W drugim odcinku wideo chcę pokazać, czy nawigacja z iPhone'a może zastąpić zwykłą nawigację. Ponieważ iPhone ma wbudowany GPS, wystarczy podłączyć to urządzenie do iTunes i ściągnąć stamtąd odpowiednie oprogramowanie. Mój iPhone został właśnie podłączony do iTunes, centrum zarządzania aplikacjami Apple, i stamtąd ściągnę oprogramowanie do nawigacji samochodowej oraz oprogramowanie do odbioru telewizji internetowej. W zakładce Apple Store znalazłem oprogramowanie NavigonSelect.pl. Jest to oprogramowanie darmowe tylko dla użytkowników telefonów w sieci ERA, obecnie T-Mobile. Teraz muszę zsynchronizować mój telefon z iTunesem, po to, żeby aplikacja została pomyślnie zainstalowana w iPhone'ie. Aplikacja do nawigacji samochodowej została zainstalowana. Teraz ściągnę program do odbioru telewizji internetowej iPla. Jadąc na wakacje, nie musimy więc kupować nawigacji w osobnym urządzeniu. Wystarczy, że zainstalujemy ją w naszym iPhone'ie i możemy rozbudowywać ją o dodatkowe funkcje. Jest to oszczędność rzędu kilkuset złotych. Pakiet Europa Wschodnia w iTunes kosztuje około 40 zł, pakiet Europa obejmujący 20 krajów około 80 zł. Pakiet 3D umożliwiający nam podgląd na mapy w trójwymiarze to również około 80 zł. Teraz pokażę, jak działa na iPhone'ie aplikacja do odbioru telewizji internetowej iPla. Jedną z funkcji aplikacji iPla jest możliwość oglądania 3 kanałów telewizyjnych na żywo. Telewizję internetową na iPhone'ie możemy oglądać za pomocą Wi-Fi albo 3G. Pamiętajmy jednak, że w tym drugim wypadku wiąże się to z koniecznością opłat. Prokuraturą i chcę podkreślić, bo to myślę, że jest najważniejsze w tym wszystkim, że te nieprawidłowości, które wykryliśmy, nie zagrażają bezpieczeństwu, zdrowiu czy życiu osób, które na ten stadion będą przychodzić. Tylko, że one się budują tak jak kiedyś pomarańcze kubańskie, że na święta one płynęły, a przypływały zawsze po świętach. I podobnie będzie prawdopodobnie z tymi wszystkimi drogami ekspresowymi, z tymi autostradami, z tymi lotniskami, z tymi dworcami kolejowymi, że one będą się budowały, będą się budowały, a wybudują się po roku 2012. Zaletą posiadania tych funkcji w jednym urządzeniu jest to, że możemy się między nimi swobodnie poruszać. Jadąc, korzystamy z nawigacji, zatrzymując się na postoju. Możemy uruchomić telewizję internetową.